Cześć, wracam do Was po krótkiej przerwie. Jeśli jesteście ciekawi, co się u mnie działo, to zapraszam na Instagram Mama i Stetoskop. A dziś zapraszam Was na film 10 faktów o połogu. Połóg to bardzo często temat omijany. Ja, zostając mamą, dosyć dużo wiedziałam o porodzie. Byłam do niego w miarę przygotowana, dużo o porodzie czytałam, ale przyznaję się, że o połogu nie wiedziałam nic. A połóg okazał się być jednym z najtrudniejszych etapów macierzyństwa, jaki do tej pory mnie spotkał. Czym jest połóg? Połóg to pierwsze 6 tygodni po urodzeniu dziecka i w tym czasie, w tych 6 tygodniach powinny cofnąć się wszelkie zmiany, jakie zaszły w ciele kobiety podczas ciąży. Dodatkowo ja połóg określiłabym jako 6-tygodniową miesiączkę. Brzmi fajnie? Nie bardzo. W pierwszych dniach połogu odchody poporodowe, bo tak się to nazywa, są bardzo obfite i krwiste. Następnie zmieniają barwę na bardziej brunatną, a później stopniowo stają się coraz jaśniejsze. Ustępują po czasie od 2 do nawet 6 tygodni. Po drugie, podczas połogu bardzo wiele rzeczy kobietę boli. Po porodzie boli krocze, bo wymaga czasu, by doszło do zagojenia wszelkich mniejszych bądź większych urazów lub nawet pęknięcia czy nacięcia, do którego może dojść podczas porodu. Wbrew pozorom jednak to wszystko goi się bardzo szybko. Boli również brzuch, bo podczas połogu dochodzi do tak zwanej inwolucji, czyli zwijania się macicy. Macica tuż po porodzie waży około kilograma, a na koniec połogu waży jedynie 100 gram. Zwijanie się macicy zaczyna się 2 bądź 3 dnia połogu i są to dosyć bolesne i mocno odczuwalne skurcze macicy, które najsilniej kobieta czuje podczas karmienia piersią, bo ssanie przez dziecko piersi powoduje zwiększone wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu, który odpowiada za pobudzanie macicy do kurczenia się. Jeśli poród odbył się poprzez cięcie cesarskie, to słyszałam, że bardzo boli też blizna po nacinaniu skóry i po nacinaniu mięśni, bo cięcie cesarskie jest bardzo poważną operacją. I ten ból porównywany jest do bardzo nieprzyjemnego i mocnego uczucia ciągnięcia. Podobno tak mocnego, że ciężko jest się wtedy wyprostować. Podczas połogu bolą również piersi. Karmienie piersią, szczególnie na początku, jest bardzo trudne, a nawet bolesne i wymaga bardzo dużej pracy, cierpliwości i samozaparcia, by je kontynuować, lecz jest z tego zdecydowanie warte. Nie będę teraz jednak mówić o korzyściach wynikających z karmienia piersią, ale o przykrych sytuacjach, z którymi być może podczas połogu będziecie musiały sobie poradzić. Piersi, przystosowując się do produkowania mleka, zdecydowanie się powiększają. Powiększające się piersi można odczuwać jako bolesne, a rozciągająca się skóra może swędzieć. Podczas karmienia piersią bardzo często bolą też same brodawki sutkowe. Nie są one na początku przyzwyczajone do bardzo silnego ssania przez maluszka. I to ssanie jest tak silne, że czasami może powodować pękanie i uszkodzenie brodawek. Dlatego często na początku karmienie piersią to krew, pot i łzy. Ale to pękanie brodawek jest dosyć krótkotrwałym problemem. Po kilku dniach powinno minąć i po kilku miesiącach karmienia już ledwo się o nim pamięta. Czasem może też wystąpić nawał pokarmu, czyli gwałtowny napływ większej ilości mleka. Najczęściej ma to miejsce około 4. lub 5. doby połogu. I warto wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Żeby poradzić sobie z nawałem pokarmu, trzeba jak najczęściej przystawiać dziecko do piersi. Czasami można też korzystać z laktatorów bądź z ręcznego masażu w celu opróżnienia piersi. Może być też konieczność stosowania środków przeciwbólowych, okładów lub nawet donosowego podania oksytocyny, która ułatwi wypływ pokarmu. Dużą trudnością podczas połogu jest też samoakceptacja. To, jak nasze ciało zmienia się podczas 9 miesięcy, nie ustąpi nagle w ciągu kilku godzin porodu. Brzuch nie zniknie w ciągu kilku godzin, bo macica tuż po porodzie ma wielkość przypominającą tą z połowy ciąży i podobną wielkość ma brzuch.
Jednak brzuch po porodzie nie jest taki napięty i tak wysoko umiejscowiony jak podczas ciąży, a znajduje się nieco niżej, jest bardziej miękki i powiedziałabym, że przypomina brzuch bardzo starej babci. Ale spokojnie, on się wchłonie. W internecie czasami można znaleźć zdjęcia kobiet pokazujące swoje brzuchy tuż po porodzie i czasami są one bardzo płaskie. I być może jeśli ktoś ma magiczną macicę, to jest to możliwe, ale zwykła macica na skurczenie się potrzebuje czasu. Tak samo jak nasze ciało potrzebuje czasu, by dojść do siebie podczas połogu, tak samo dzieje się z naszą psychiką. Po porodzie u kobiety występują bardzo duże zmiany hormonalne i mogą one prowadzić do wzmożonej płaczliwości, do przygnębienia, drażliwości i jest nazwane baby blues. Baby blues, czyli przygnębienie poporodowe, według statystyk dotyka nawet 80% kobiet. Jednak nie utrudnia ono codziennego funkcjonowania i powinno minąć w ciągu 2 do 3 tygodni. Jeśli tak się nie dzieje, baby blues się przedłuża lub jest bardzo silny, to wymaga konsultacji z lekarzem, bo być może nie jest to zwykłe przygnębienie, a początek depresji poporodowej. Jeśli chcecie czegoś więcej dowiedzieć się o baby blues lub o depresji poporodowej, to zapraszam Was na mojego bloga, gdzie znajdują się wpisy właśnie na te dwa tematy. Linki do nich podam Wam w opisie tego filmu. Podczas połogu bardzo intensywne zmiany zachodzą też w obrębie narządów kobiecych. Mówiłam Wam już, że podczas połogu wszystko kobietę boli. A teraz powiem Wam, dlaczego tak się dzieje. Oprócz tego, że boli macica, która się kurczy, może boleć też pochwa, bo podczas porodu może dojść do różnych mniejszych lub większych urazów, pęknięć. Czasami dochodzi do nacięcia i to wszystko wymaga czasu, żeby się zagoić. Pochwa rozciągnięta podczas porodu do swoich właściwych wymiarów wraca około 3 tygodnia połogu. Jednak nawet po tym 3 tygodniu śluzówka pochwy jest bardzo cienka, delikatna, skłonna do krwawień, do potrażnień i nawet skłonna do stanu zapalnego. Właśnie dlatego bardzo ważne, by w tym newralgicznym okresie bardzo dbać o higienę. Właśnie ze względu na tą cienką śluzówkę, skłonność do podrażnień, podczas połogu nie powinno się stosować tamponów, a podpaski. Ważne też, by do pochwy nic nie wprowadzać, a ze stosunkiem seksualnym zaczekać do kontroli u ginekologa, która powinna odbyć się w 6 tygodniu, czyli na koniec połogu. Drugą sprawą jest też to, że wiele kobiet podczas połogu odczuwa spadek libido i nie ma ochoty na seks i też nie ma w tym nic dziwnego czy wstydliwego, bo tak samo jak nasze ciało potrzebuje czasu, by wywrócić do normy, tak samo dzieje się z naszą psychiką i emocjonalnością. Zauważcie, że to już 7 punkt, a ja jeszcze nic nie powiedziałam o dziecku. Pojawienie się dziecka wymaga ogromnych zmian w życiu i tak jak wszystkie zmiany i do tej zmiany trzeba się przystosować. Podobno, żeby przywyknąć do jakiejś nowej sytuacji, potrzeba na to 3 miesięcy. 3 miesięcy, by odnaleźć się w nowej roli. Lub nawet dłużej. Odnalezienie się w roli matki nie nastąpi w ciągu kilku godzin czy dni. Na to potrzeba czasu, tygodni, miesięcy. Szczególnie na początku dziecko wymaga bardzo dużo naszej czułości, uwagi, bliskości i poświęcenia. Przez niektórych ten okres tuż po porodzie nazywany jest 4. trymestrem ciąży, bo dziecko wymaga wtedy prawie 100% naszej uwagi i poświęcenia. Co więcej, dziecko wymaga uwagi nie tylko w dzień, ale i w nocy. Na początku życia cykl dobowy dziecka nie jest uregulowany i tak samo jak budzi się ono w dzień, budzi się też w nocy. Bardzo ciężko spotkać matkę, która podczas pierwszych tygodni życia swojego dziecka jest wyspana i wypoczęta. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Jest na to jeden sposób, jedno remedium i tym czymś jest wsparcie bliskich. Chodzi tu zarówno o pomoc fizyczną, w zwykłych, codziennych czynnościach związanych z opieką nad domem, z opieką nad dzieckiem, tak by młoda mama miała troszkę chociaż czasu dla siebie. Chodzi też o wsparcie emocjonalne, które szczególnie potrzebne jest podczas tych trudnych 6 tygodni połogu. Mam nadzieję, że tym wszystkim zbyt mocno Was nie przestraszyłam. Nagrałam ten film
Dlatego, że sama przed urodzeniem mojego pierwszego dziecka o połogu nie wiedziałam nic i brakowało mi tych informacji. A wiem, że warto się do tego przygotować. Po jakimś czasie od porodu, od połogu, zapomnimy o tych wszystkich niedogodnościach i nie będą się one wydawały już wtedy takie straszne i uciążliwe. Ale podczas połogu jakoś jednak trzeba sobie z nimi poradzić. Pojawienie się dziecka jest niewątpliwie wielkim szczęściem, wielką radością, ale myślę, że duża część rodziców tą radość będzie dostrzegać dopiero po czasie, bo na początku niewyspanie i bardzo dużo zmian w życiu trochę nam ją mogą przysłaniać. I nie można z tego powodu się obwiniać i czuć się gorszym, bo nie jesteś gorszą mamą. Jeśli masz znajomą lub koleżankę, która planuje dziecko albo już jest w ciąży, to prześlij jej ten filmik, bo myślę, że o temacie połogu zdecydowanie za mało się mówi. Teraz jest też czas na kliknięcie czerwonego guzika i zasubskrybowanie mojego kanału. Będziecie wtedy na bieżąco z kolejnymi filmami i po prostu będziecie dostawać powiadomienie, jeśli dodam coś nowego. Jeśli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć w przyszłości. Cieszę się, jeśli oglądałaś ten film do końca, bo wątpię, by jakikolwiek mężczyzna wytrzymał tyle minut mówienia o połogu. I do zobaczenia w kolejnym filmie.